Cześć. Jadę teraz odebrać Oliwka ze szkoły. I jest ze mną Ola. Sorry, muszę się przyzwyczaić do kamery. Bo tak na razie jeszcze nie jestem przyzwyczajony. O Jezu, Ola. Chyba trochę zła na mnie. Też będzie się wstydziła kamery jeszcze. Ale postaramy się przyzwyczaić. Co? Przez to nie nagrywa. Czemu? Bo można się skierować. Jak ktoś nie wie, to jest moja dziewczyna, Aleksandra. Nieprawda, jestem wolna. Nieprawda. Gdzie idziemy teraz? Daj, ja cię pokameruję, ty. Po co, bo się stoisz? Nie. Ty kieruj, żebyś na tym idziemy po... Oliwie, Krystiana młodszą siostrę. Odebrać ją ze szkoły. Dokładnie, zabrać z religii. No. Bo nie chce chodzić na religię. Nie to chyba, że nie chce, tylko że tam dwie godziny chyba. Że też nie się... No pod rząd? No nie chce się. A z kim mają religię, z księdzem? Nie, z jakąś tam panią, nie wiem czy to jest... Katechetka, prawda? Że nagrywasz, już widzę. Nie widzę jak nagrywam. No i teraz idziemy ją ukraść. Zabrać do domu. Tak. Gdzie my mamy samochodę? Mamy ten zaszczyt? Tak. Dokładnie tak. Byliśmy dzisiaj w szkole. Na ale okazało się. Okazało się, że nie mamy lekcji. Siedzieliśmy bezczynnie, ale tylko... Nawet listy nie sprawdzali. Tylko dwie godziny. Ponieważ nasza klasa jutro ma studniówkę. I o godzinie 13.30 mieli mieć próbę generalną w... Gdzie to miało być? Na sali już tam. W Łącku. A nie, to jest w... Supniu. Postanowiliśmy nagrywać się jakoś tam w miarę. Przynajmniej spróbować swoich sił. Pokazać ludziom, jak żyjemy. W jakiej nędzy. Jakie mamy nudne życie. Tak. Znaczy nudne, a zarazem ciekawe. Znaczy ja najgorzej martwię się właśnie, że nie będziemy mieli co nagrywać takiego ciekawego. Tak, mówię, że nic ciekawego nie robimy w życiu takiego. Może zaczniemy? Może dzięki temu właśnie zaczniemy. Dobra, cięcie. Dzień dobry. Jest to Oliwka. Twój brat! Okay. Jesteś? Jestem! Dobra. No i to Oliwki, szkoła. Nie nagrywaj mnie. Nie dawaj się. Ach. Ojej, przeszkadzam? Jak było w szkole? Patrz co dostała. Jabłko. Wielki sok. Czekaj, a co masz? I tak się cieszyłaś z jabłka? Cieszyłaś się tak z jabłka? No. No to są dobre jabłka. Nie, to co u nas w domu? Okej. Jak to Ola nazywa, szybka akcja. W ostatniej chwili złapaliśmy autobus Oli, żeby pojechała sobie do domu. I... No nie, no jest za nami teraz. No i podwieziemy ją na przystanek taki trzeci, już w sumie. Tak, dobrze tłumaczę? No. I będzie szybka akcja, wysiadka. Czyli Oli już nie zobaczycie dzisiaj, bo nie chce jej się nagrywać w domu. Tak. No dziś na pewno w domu nie będę. Może jutro. No dobra. Zobaczymy. Cześć Oliwka. Do, nie wiem kiedy, może do poniedziałku. Ile ludzi nie ma. Na razie. Cześć.
jak się wszyscy patrzyli. Widziałaś, Oliwia? Dobra, a teraz my z Oliwią jedziemy do domu. Muszę jechać do Auchan, kupić olej do samochodu, bo muszę wymienić, bo już jestem sporo nad terminem do wymiany i na stację benzynową. Musiałem zmienić kamerkę, także nie wiem, czy ta ma lepszą jakość. Wiem, że tamta jest szerokokątna, a ta nie jest szerokokątna, jest taka zwykła kamerka. Nie wiem, czy widzicie siebie, pokażę wam. O, taka zwykła kamerka. Jestem w swoim Citroenie. I nie wiem, jak z jakością będzie na tej kamerce, bo to jest dosyć stara kamerka. No, więc jedziemy. Hej, Sunko. Cześć, Dubko. Ty tam? Idę do Auchan. Po co? Kupić olej. Samochody? No. Skończył się? Nie, ale muszę wymienić go. No i nagrywam akurat cię, jak rozmawiasz. To dobrze. A powiedz ludziom, co robisz. No, ja gram sobie w Matino. Czyli normalka. No nie do końca, mi się trochę nudzi. Już ci się nudzi? No. A jak ja zacznę grać, to ci się odnudzi? Tak. Tak. No, no dobra, to trzymaj się. No cześć, kocham cię. Ja ciebie. Pa, pa. No cześć. No, a więc teraz już jestem na parkingu przy Auchan. Nie widać. A, jest znak. Idę kupić ten zesrany olej, będę musiał sam wymienić. Ale na szczęście wiem, jak to się robi. Chyba. Okej, już jestem. Zmachałem się. Kupiłem taki olej. Szkoda, że nie było 3 litrów, ale to chyba specjalnie tak robią, bo do mnie do Citroenka wchodzą 3 litry. No ale będzie w razie czego. Sporo mnie kosztował, bo aż 125 zł. No ale będzie na następne pół roku, no nie? Jeszcze zapomniałem, muszę liquid kupić do F1-ka. No już prawie wyjeżdżałem z parkingu. Także wchodzę jeszcze raz. O, krzywo wkręcony. Nie, to jest, wie pan, na gumkę taką. Tak? Tak, bo to nie mogłem znaleźć takiego korka, żeby do tego pasowało. A to jest grubszy gwint? Chyba tak, albo jakiś głębszy, nie wiem, bo to jest chyba z Włoszech auto. Aha, i to już z seryjnym tym razem było. Zginął korek, czy nie było? No zginął, gdzieś na stacji zginął. A właśnie, jak to się robi, żeby mi pan wytłumaczył? Bo ja zawsze trzymam ten guzik i trzymam. Pan? Wbijamy, tylko nie bierzemy pistoletu stąd. Aha, a i pan wciska teraz. Tak, ja wciskam, żeby po prostu wbić. Jak pan nie weźmie pistoletu, tylko go dopnie, żeby był dopnięty, żeby dobrze wyłączyło, to wtedy pan tymi kółeczkami wbija. Aha. W razie pomyłki pan sobie recytuje i z powrotem od zera pan zaczyna. Czyli 50 zł to 5 razy tak, to, tak? Tak, pan spróbuje. 2, 3, 4, 5, no właśnie. To bo ja zawsze wkładałem i dopiero wciskałem, nie działało. Nie wolno wkładać, bo jak pan włoży, to pan rozłączy i wtedy panu nie zakoduje. No właśnie, no tak. Także pamiętać przed zakodować i od zera zaczyna tankować do 50. No właśnie. Kurwowy? Sam? Kurwowy. Nie. Bo czemu pan pyta, bo nagrywam? No. Nie, tak nagrywam sobie. No jak widzieliście, zacząłem nagrywać tego pana, co zalewa na stacji. Myślałem, że przez chwilę, że mnie opieprzy. Ale zapytał się, czy służbowy samochód mam. Bo myślał, że nagrywam może w tym celu, żeby zadokumentować to, że zalewam. Już mu nawet nie tłumaczyłem, co robię, bo nie wiem, czy by nawet zrozumiał. Dużo tłumaczenia było pewnie. No. I teraz wracam właśnie. Kieruję się do domu. No i przed chwilą jeszcze wjechałem do garażu, jeszcze się zamyka.
No i będzie trzeba zmienić tutaj olej, ale nie wiem jak to jest. Wiem, że trochę trzeba podgrzać silnik przed wymianą oleju, ale chyba teraz jest ciut za gorący, bo dopiero co jechałem. To myślę, żeby trochę ostygł, żebym się nie poparzył tam. Tym bardziej, że tak średnio będę wiedział, co robię. No tu stoi olej i czeka. Także tak z 15 minut i będę wymieniał. Mogę się założyć, otworzę te drzwi i będzie tam stał juniorek, czyli mój piesek. Mówię, cześć juniorku, cześć. Daj głos. Daj głos, no daj. On tak na pstryczki mówi. No daj, no, głos. Dobry piesek, dobry. Dobry wieżek, cześć, Jureczku. Cześć. Znalazłem taką fajną gierkę dla kota, bo zaczął mi przeszkadzać na ekranie. Znaczy na ekranie, to siedzę sobie na laptopie. No i zaczął mi tutaj się droczyć, bo kursor widział, o, patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać. O. Się patrzy na niego i teraz włączymy taką gierkę fajną. A juniorek tutaj na pełnym relaksie. Jak się czujesz, juniorku? Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz. No już jestem w garażu i zaczynamy wymianę oleju. Zaczynamy od użycia lewarka. Chyba wezmę w przyspieszonym tempie, po prostu to wszystko zrobię. Bo tak to by wieczność zajęła. No dobra, to odstawiam was i przyspieszę jak coś. Więcej nie pójdzie. Tak przy okazji, zobaczcie jakie mam piękne różowe pantofelki. Z tego co mi wiadomo i z tego co się domyślam, no to ten korek upustowy powinien być, nie wiem czy to będzie do góry nogami, o tutaj, jeszcze ciepły, jeszcze do końca nie ostygł silnik i olej, także będę musiał uważać, ale chyba tu muszę odkręcić to i mi zacznie wylatywać olej w to, sorry, że do góry nogami, i to powinno być tak. I nie wiem, czy nie muszę u góry ten wlewowy otworzyć, żeby się łatwiej wylewało. No dobra, idziemy dalej. Kamera mi się przewróciła. Czekajcie. No udało mi się dosyć szybko. To wszystko. Wiem, że musi być na równym podłożu, no ale nie mam jak to zrobić. Chyba, że go po prostu teraz jeszcze trochę ścieka. Ale ogólnie czarny olej i tu mi się trochę wylało. Będę musiał posprzątać. No ale... Wylany. Chyba go teraz postawię na prosto, żeby wszystko zleciało dokładnie i będzie gitas.
Dobra, to już to wszystko dokończę i będę wlewał później ten nowy. No i skończyłem. Poziom jest dobry, silnik działa, to najważniejsze. Jutro jeszcze będę musiał tylko zobaczyć na... sprawdzić jeszcze ostatecznie poziom. I to wszystko. No i to by było na tyle. Chyba w sumie dużo dzisiaj nagrałem. Nie spodziewałem się, że aż tyle tam będę miał do nagrywania. Mam nadzieję, że tam... Wydaje mi się, że nie wiem ile wyszło. 10? 15 minut? No zobaczycie sami, jak już filmik wstawię. Myślę, że 10-15 minut, coś takiego. Może nawet mniej. Jak to wszystko przeedytuję, tym bardziej. No, olej wymieniony, dzień zaliczony. Ola nic nie nagrywała, bo tam nie ma aparatu do nagrywania. Także nie wiem, jak to będzie. Może coś tam też zacznie nagrywać, nie wiem, jakoś może coś zrobimy. No, cieszę się, że obejrzeliście, że dotrwaliście do końca tego filmiku. W sumie powiem wam szczerze, że fajnie się nagrywa. Zawsze jest takie... no, ciekawiej jakoś tak, bo tak to siedzę przed tym kompem. A tak to przynajmniej mam taką motywację, żeby coś zrobić, żeby wam coś pokazać. No i to by było na tyle. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Do jutra. A właśnie, nie wiem, czy będę to codziennie robił, bo nie wiem, czy będę miał co nagrywać w sumie codziennie. Ale no postaram się coś tam nagrać. Nie wiem, jeszcze dajcie mi znać, czy ta pierwsza kamerka jest lepsza, czy ta druga, bo w sumie wydaje mi się, że ta druga. No ta druga lepiej ma chyba z dźwiękiem, bo tamta jest jakaś taka cicha. Ale nie wiem. Dajcie mi znać, pierwsza czy druga. Napiszcie w komentarzach, jeśli możecie. Dobra, to trzymajcie się. Siema.